Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Never stand still, that's the motto. Yeah. Brand new Benz for the auto. Dopóki Saigon żyje, obiecuję wam. Damn, y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Wejdź na stronę GeForce Skins i użyj kodu GRANDY, aby dostać darmową skrzynię i bonus do depozytu. Na stronie macie wiele dostępnych wygodnych metod płatności, np. skiny, Pace of Card czy Blee. Są tutaj również eventy, gdzie zdobyte punkty możecie wymienić na skiny. Możecie tworzyć własne skrzynie i otwierać te gotowe, które są już na stronie. Stwórz i dołącz do bitwy. Nie zapomnijcie również o otwieraniu codziennego koła bonusu. Bawiąc się na stronie, zdobywajcie expa, otwierajcie skrzynie bonusowe, a zdobyte skiny możecie łatwo i szybko wypłacić. Jest problem ogólnie, bo nawet nie mamy adwokata na tą rozprawę, nie? Właśnie ze Sknerusem jest tak, że ze Sknerusem nie wiadomo. Jest naszą jedyną oporą na dzień dzisiejszy, jest Modal. Czekajcie, muszę gdzieś zadzwonić. No nie odbierze teraz. O, Jerzyk! O. Jerzyk, co to k***a jest? Co? Jak to wytłumaczysz? No co? No i co w związku z tym? Będą z tego dzieci? Nie. A myślisz, że w klusie jest fajna? No, i co w związku z tym? No czyli ja mówiłem, że to jest miłość, to czemu wy się ukrywaliście? Nie jesteśmy razem. No tak. Nie będziemy. I matching awatary macie. No Waniszek z Mają też ma. No ale i oni są razem. A, no to szczęście dla nich, nie? To jest no my nie jesteśmy razem. Niesamowite, że największe zwierzęta z Koko się zmieniły na Five City. Jelą dupę znalazł. No nie no, Jerzyk, życzymy w takim razie szczęścia, nie będziemy się obrażać. Tak, dzięki. No, czyli mówiłem, że jest ten... Ja wiedziałem, że... Nie, jesteśmy razem. Dobra, to ten... A chcecie być razem? Nie. Jakbyśmy chcieli, to byśmy byli chyba, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Czyli jesteście. Dzięki. Właśnie, kupiłem nowe auto na rozprawę. Ale jak się czujesz tak w skali 1 do 10? Co? Ile ty wypiłeś? Znaczy ja o 10 rano, no litra z jednego brata kupiliśmy. No w sensie, nie wiem, no czuję się w porządku, nie? A ile tam wypiłem, no to no, trochę wypiłem, nie? Ty będziesz stanie nie, na rozprawę? Jak będzie trzeba, to wejdę na serwer. Ale ty musisz wejść na serwer. Tak? No tak, no to o 20 jest. A to tak koniecznie, się... No bo ty... No dobra, wejdę. To już wejdę, kurwa. Będziemy gadać, tak? Z kimś. Tak, dobra, ja wychodzę. Mi się wydaje, że on udaje, on nie jest pijany. Co to jest za emotka? Cześć Piotrek, szczęśliwego miesiąca dumy. Czego? To dzisiaj jest ten, Pride Month. Jakoś tak, miesiąc dumy. A ja sram na to. Nie jesteś dumny? Nie. Dobra, to nie. Ukrywaj się dalej. Ale ja się nie ukrywam, możemy zaraz pokazać o twoim ukrywaniu się, że znalazłeś dupę tylko dobra, po to, dobra. Żeby ukrywać. Nie, możemy pogadać. O zboczeńcu graficzny grubasie, zaczynając od na wejściu. Doskonale wiemy, jak jest z tobą. Kto, k***a, woli kurczy? Może to ja wybiłem pieczarze zęba. Być może to byłem ja. A jestem dumny w tym miesiącu z tego powodu. Podziękuj. Miesiąc znowu będę się ukrywał. A wiesz co? A, nieważne. Elo. Bo inaczej gadali RPiarze. O, mam to, bo to krótki wysyłam. Sorry. A na tym polega ten serwer. Który powiedział Jezu RP? To ja. No co Jezu RP? Bez RP byś nie istniał i tu nie siedział. Powiedział Norf, o ale, wie, ale różnica jest taka, że ja przynajmniej nie chodzę i nie mówię RPiarze, bo gdzie są z RP, tylko 3/4 tutaj ludzi jest. Tutaj, bo grało w RP, a teraz, ej, Jezu, jak można w RP grać? Los Santos, GTA Roll. Mnie zastanawia, co oni, za NN-ów biorą do tego. Kto to, k***wa, jest? Oni już biorą fanów, żeby mieć z kim pograć w to gówno, jebane. Oni już biorą, każdego. Wystarczy, że Amonga macie na komputerze. Sorry. Ała. Który to powiedział? Moje nogi. Który powiedział,
Pardon, przepraszam. Nie chciałem. No tak też myślałem. Primo Ultimo, ty, tak właściwie to kto jest pozwany? No. Ja, Denis, Fatek, Krótki? Co? Kto jest pozwany w ogóle? No kto ja ma... też, przecież ja ty, byli, ja ty, Fatek, Denis, kurwa, księdzu, a czy ten, Blackcior? Blackcior i kto był szósty? Jakiś numer, halo? Ty, halo? 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 Ty, słuchaj, rozprawy jednak nie będzie. Jak nie będzie rozprawy? No to wyobraź sobie, że do tego Maxa Udów dzwoniłem i zagroziłem, że wiesz, że go z tego staro mam. Trotyl. Się wystraszył, odwołał. Nie ma dzisiaj rozprawy, to. Jedziemy, na tego Pacyfika. Robimy. No, wy***ne, nie, dzisiaj Pacyfika robimy, finał. Leci. Daj GPS. Finał. Dobra, już daję. Ty jest taki ktoś. Czekaj, aż zadzwonię. Nie on nie odbiera. Chyba, że już ogarnia. Jak kolejna rozprawa zostanie przełożona, to ja to nie. Idę się popłakać. Ile można? Flusz jest na aplikacji dojowej? Ty bez kitu! Wrócił, a mówił, że ma w Top 5 City. Mój ulubioniec. Dzień dobry, departament sprawiedliwa się nie wiem. Dzień dobry, czy dzwonił do pana może Blackcior? I mówił coś o pana matce? Nie kojarzę, kto to jest. No jakiś gość dzwonił do pana i mówił, że ma pana po matkę porwaną. To nie. To nic. To proszę nie ufać. Siemano, Peter, co tam? Ja ale ty, weź się uspokój, będzie jeszcze raz tak, że weźmy się, nie zginę, nie? Ty wyglądasz jak wieś, nie możesz tak wyglądać na rozprawę. Z puchy do puchy, no czemu nie? Grypsa, ja frajerem byłem, już przerabiałem to. Jak ojciec. Aha, ty jedziemy do chłopaków, zaraz wszystko się ustali, trzeba się ubrać. Sześciu ma... Księdzu, słuchaj. Jak weźmiesz na siebie księdza winę... Księdza w to nie mieszaj, księdza w to nie mieszaj. Blackcior, jak weźmiesz na siebie winę, dam ci 100 tysięcy dolarów. Dobra. Potrzebuję 10 osób i samolot. Maze Bank jest dzisiaj czynny? Nie, To będzie. Dzisiaj otwieram Maze Bank. Sydziosek. Spokój! Wieśniaki pod ścianę! Wszyscy! Ja też pod ścianę. Tam! Wszyscy ubierać się ładnie w garnitury. Uf. O. Ślub będzie. Nie będzie ślubu. Ślub go wczoraj. Idźcie kurwa, idźcie przebierz. Kierongo się żeni. Blackcior, idźcie przebierz. Ja idę. Wow, 10 giftów! Wow! Wow, Mike, ale stylowy garnitur. Dzięki. Ja wiem, że stylowy. Zara garniemy. Bot Kajzera dostał gifta? Co? Kto dostał? A my mamy w ogóle adwokata? Może być? Właśnie tu jest to. Co z naszym adwokatem? Lucy miała nam ogarnąć adwokata 20. No bo tego papugi od nas to nie ma ogólnie, nie? A dzięki za kolejne 10 giftów! On to już w ogóle. Odrzuciła. Czekaj, zaraz go ogarnę. No, co, bo Spekter ma kuzyna adwokata. Patelniara ci go odrzuciła? Dobra, kurwa.
Jedziemy pod doj. Ja się najpierw, ja się tylko zrzucę ze wszystkiego. Niech znowu mnie sobie... wysadzamy. Nie. Samolotem się wyśpi. Znowu wysadzamy chuj. Kurwa. Staram się adwokata ogarnąć. Mamy już ogarniętego. Lisica ogarnęła nam jakiegoś. Wysiadaj, księdzu. Znaczy, kurwa. Jaki księdzu? Księdza w to nie mieszaj. Paniczka wyjebali z policji? Co? Zrobiłbym jakieś dupie bukakę. Ja nie zwolnili go. Już raz zrobiłeś. Już raz zrobiłeś, kurwa, i niekoniecznie chciałeś potem z nią być. Dobra, jedziemy pod doj. Ładować się do aut. Ty, w ogóle opowiadałem ci, że Czosnek pociął prawym nożem do masła, kurwa, gościa? Nie. Byliśmy w restauracji, nie? Z takim gościem, z kolegą naszym takim. No. Czarnoskóry jest. Najechał mu na odcisk, można powiedzieć, nie? Że... No powiedział źle, no bo zaczął go od szeregowca wyzywać, nie? No. A Czosnek się wkurwił, nagle wstał, kurwa, wziął nóż, kurwa, od masła. Chciał mu pierdolić go. Pojebane, nie? A Czosnek tak jest. Co to jest, kurwa, za argument? Czosnek taki jest. Elo rupy, elo rupy! Słuchajcie, ruby tyle pierdolił, że... Jest ta dręka w ogóle? Zwolnili Waniszka i Batera? Naprawdę ich zwolnili, czy to jest bait? Pikała czymś, kurwa. Ona fajna jest. Powąchałby się? Kurwa, ty. Jezus, jakbym chciał, kurwa, żeby z deptami, szpiltami, kurwa, i opluła. Opluła. Żeby cię zaszmaciła. No, jeszcze by od kurwy wyzwała, to za ja co go wyjebali? Pysk napluła. No, daj. Ja lubię. Zadzwoń do niej to powiedz, żeby cię zaszmaciła. No nie ma Waniszka, ja nie mam numeru do niego. Ale ma? Ja Jadranka, wykurwisz mnie? Nie mam do niego numeru. Wyrupaj mnie w mordę, bo już mnie dupa boli. Dobra. Mamy 33 minuty, poczekaj sekundę. O kurwa, o! No chyba ci coś pojebało. Ej! Sorry. Frajerze, co kurwa sorry? Ej, poger... Kto jest, poger... Co wy pierdolicie? W dniu dzisiejszym oficjalnie i dyscyplinarnie, można powiedzieć, zostaje zwolnionych z naszej wspólnej jednostki dwóch funkcjonariuszy. Dorian Chesterfield i Aaron Butter. I teraz pozdrowia do wszystkich. Mamy dosyć dużo ciekawych pomysłów i dużo chęci do tego, aby tą jednostkę uporządkować i zmienić. Od dnia dzisiejszego każde spoufalanie się z kryminalistami w postaci odpuszczania osób poszukiwanych, jakieś tam znajomości. Oczywiście znajomości w porządku, nie? Ale gdzieś tam na służbie gawędzenie, przytulanie się i tak dalej, będziemy zwracali na to uwagę. Siema. I będziemy to u ciebie? Po prostu wyciągali Co masz na sobie? Się. No to co? Lubisz dupę? Nie rozłącz się, rozłącz się! Dobra. Jeżeli nie uda się odbić konwoju... Kurwa, to nie wiem. Bo zależy, jakie kary dostaniemy. Bo jak dostaniemy... w co nie wierzę, śmierci... karę... to jest chuj. Ja bym chciał akurat się zabić. Ale jeżeli... dostaniemy jakieś pojebane miesiące... trzeba będzie uciec z więzienia. Aha. Masz jakiś plan na ucieczkę z więzienia? Bo wiesz, że to jest, kurwa, trudny temat. Bo Alien Bro, kurwa, teraz jest naprawdę rygorystyczne. Chłopaki, ja Prison Break'a oglądałem to. No kurwa, tak. Ktoś wlatuje helką, człowieku. Wsiadamy i wylatujemy. Ale? Jak to działa? No. No to jebać, no to kurwa, no to jebać to, no to kurwa. No dawajcie, wysadzamy jeszcze to, kurwa, w takim razie. A właśnie, lipa się odjebała. Lipa jest, kurwa, bo się ostatnio przewróciłem na rolkach, kurwa, jeździłem, przewróciłem się i a Maja się nie stąd wyruchałem. Co? Oła! Nie jego. A, do Purkara, ale Purkara w to nie miał, ale co ty, kurwa, do Purkara w to mierzasz? Czemu ja? Nie, to jest rozprawa za atak jaki na doj. Jaki mąż? A jest to na papierze? Masz to na papierze? Że to jest mąż? Co ty gadasz? Jak się nazywam? A ty chuj... Bobby Fett. No debilu jebany mówić, Bobby Fett jestem, kurwa. Śmieciu. Ej, póki czekamy... Jesteś rozjebany. A nie wiadomo jakie kary? Wiesz, że masz jedziemy, szybko, chodźcie, jedziemy.
Jedno miejsce musimy zwiedzić. Co dałeś? Johnny! Johnny! A kto tu wrzedł? Kto mi się czai pod drzwiami za skurwysyn? Johnny właśnie przypierdala mamonę. 2 miliona debetów i gdzie? Szybkie dwa bety. Cześć Johnny. Yo. Johnny! Yo. Ale co dam. Krótki, jaka tam była ta twoja taktyka? No, ja za dużo wytłumaczyć. Na zero obstawię po prostu. To kiedyś ciągnie. Ogar, spłać mi debet. To, pewnie. 1,5 miliona mam do debetu. No już, Johnny! Uspokój się, ostatni bet, Johnny. Cio. Oj, kudziu. Johnny'ego ulubiona zabawa to jest jak się kładzie na brzuch, a ja go po brzuchu mam drapać. I on się podchodzi i się kładzie na plecy. Aha, na drugim stole. Ja go mam po brzuchu drapać, wypierda. To nie, dwójecz. Minus bańka i chuj. Wystawiacie na kolor, to nie ma sensu. Ja nie ma sensu, jak ja 700 koła zarobiłem, o czym ty pierdolisz? Niech jedna osoba będzie na zewnątrz, samolot weźmie i przypierdoli w dół w trakcie rozprawy. Puganie. Mała suko mnie łapie? Sranie. Zapraszam do przeszukania. Stójcie. Niespodzianka, skurwysyny, kyta przyszedł. Kurwy. A bo ktoś flesza rzucił to. No ja wyjebałem bombę, no. Flesza w pyskim. Podejdziesz teraz pod ścianę. Co ty powiedziałeś do mnie? Na... Jeszcze raz. Co ty powiedziałeś do mnie? To w... No teraz opuszczasz zaraz ci... teren. Nie, zaraz ci jebie bombę. Zaraz ci jebie bombę. Na pewno? Dawaj, Bobby, nie daj się. Kurwa, na niby, debilu. Dawaj, jebie bombę. Strzelił do ciebie. Odporna jestem, kurwa, śmieciu. Jebać cię, kurwo. Do spodu, no bo... pizda nas strzała, wiedziałem. Za to masz przejebane, za to będziesz rozjebana. Dobra, za to będziesz rozjebana. Nie słyszycie swojego poziomu. Konfidentko. Co wam zrobił Bobby? Bobby! Policyjna! Prowokacja! Napiszcie jedynkę, jak nie ma la... Zdejmij mundur, przeproś matkę. Gów. Zdejmij mundur, przeproś matkę, kurwa, to po pierwsze. Nie mam. O, siemano. Gita. Gdzie jestem? Co tam musi wysłać? Ten, co w dredach jest taki, na boki. Ja jak tak, kurwa, tyna to piosenka. Na lewo rozkarżony, na lewo. Na lewo rozkarżeni. Weźmy medyków, bo mi słabo. Ja tego nie powiedziałem. Dobra, to ty mi też dajesz 50, jak trafię w rudo. Dobra. Lecę. O kurwa. Kurwa, moja kolej. Ja wiem, że jak skoczę, to się wypierdolę. Trafił. Kurwa. Nie, ja nie skaczę, pierdolę. Czekaj, patrz. Dajesz, doktorek, trafisz. Dawaj, doktorek! Gruby! O, jak jemu, czeku, w piwnicę wpadł. Tłusta kula pierdolona. O, trafił! Mamy! Mamy zwycięzcę! Jest! Kurwa, jest! Zajebaliśmy ją! Dobra, chłopaki. Co by się nie stało? Nie rozpierdalamy policji zawsze chuj w dupę! Nie rozpierdalamy się na siebie. No nigdy w życiu. Nigdy w życiu, Angus, co? Ale co to kurwa? Cisza, ustawcie w kółeczku. Wiecie, z kółko, debile jebane. Słoneczko zagramy? Słoneczko? Pysk. No tak, ja pierwszy do środka. Z twoją mają zaraz zagramy, kurwa, słoneczko, jak się nie uspokoisz. Ej, kurwa. Słuchaj mnie uważnie. Nic za nas nie mają, bo nic nie zrobiliśmy. A jak coś, no. Wszyscy zrzucamy winę na Bobiego. Dobra. Aha. Dobra. Możemy iść do góry. No to go. No dobra. Jeszcze raz cię będziesz matać, czy już nie? Nie, ciebie już przeszukiwałam. Wow, kurwa. Też nie chciał Ukraińca dotykać, kurwa, trzeci raz. Nie, ja jak dupę liczałem, bo potem nie w dupę. Nie, no co wy gadacie, kurwa!
O, jest i Niemka jeszcze. Chyba jest. Ty kurwa, jak wyjdziemy, jak na skazanie. Oby nas wszystkich zajebali dzisiaj. Oby tak. Mam nadzieję, że zdechniemy, kurwa, że zawsze. Idziemy w postę kopać. Nie, bo ja jeszcze nie zamoczyłem. Idziemy klocki tam pod ziemią, kurwa. Dupę mnie słuchaj. Kurwy jebane, bo ten wab jest jakiś rozjebany, on nie smakuje. Co? Ja się ten... Baju burz! Pogłuśnij. Nieważne. Cisza! Ustawmy się wszyscy w jednej pozycji gangsterskiej przed wejściem. Jaka pozycja? Przed wejściem, kurwa, debilu jebany! Co za różnica, kurwa? Bo ja powiedziałem, jaka jest różnica. No. Jakie są gangsterskie? Właśnie. 8, tak. Wszyscy tak. Spider-Man jest bojowy, jakbyś chcieli zaatakować. Tak. Kurwa, jakby mi kurwa 200 kilo przybyło. Zobaczę tak. No jest, kurwa. Jesteś tak przejebany krótki, ja pierdolę. Zajebiście, kurwa, nie? On jest rozjebany? Co tam się dzieje? Nie, masz żebobiego. A rzeczywiście krótki, no? No. Ewentualnie Zero Six jest też spoko. Dobra, gdzie my mamy oskarżonych? O, to jest mocne, no, to jest mocne. Dobra, i teraz wchodzimy Zero wszyscy... Zero Six, tak samo wszyscy, Zero cisza. Six. Wchodzimy teraz wszyscy w takiej pozycji, kurwa, na salę. Za mną. Poprawcie. Panowie, wasz adwokat jest na dole, chcecie z nim gadać? Chodźcie do adwokata! Na dole, czeka na was na dole. To kierował samolotami. Na szybkości, ręka w górę. Bobby Fett. Bobby. Dobra, co my się będziemy? Abdul. Dobra. Ale Abdula tu nie ma. Nie wiedzą o nim. Dobra. Czy jak podkładał ładunki? Nie, te ładunki to my podkładaliśmy, ale to było jakieś petardy, kurwa, dumbumy. Nie, dobra. One nie były prawdziwe. Nie były prawdziwe, nie były prawdziwe, nie były prawdziwe. Żeby zabezpieczyli jakiekolwiek ślady DNA, więc wyjebane. No dobra, spróbuję coś wam zajść, ale no mówię, ja 10 minut temu zostałem poproszony, więc... Mówię, coś tam spróbujemy, ale no wiadomo, że to nie jest tak, że wam zejdę ze wszystkiego, nie? Ale co, się poryci, że będę anulował rozprawę. Na ten moment będę się starał cokolwiek ugrać dla was. Dobra, kwestia jest taka, bo my całą winę zrzucamy na Bobby'ego Fetta. Bobby Fett. On się przyzna. Że kierował. My będziemy tam tylko, że wykonywaliśmy rozkazy. Dobrze. Będziecie proszeni, znaczy... Kurwa, trochę poszła ta rozprawa. Będziecie przesłuchiwani na końcu, nie? No tak. Bo wszyscy jesteście jako oskarżeni, więc na spokojnie. Na sali nie krzyczcie, zachowujcie skruchę, zachowujcie się spokojnie. A ile jest kary za wyzywanie tam dojowców? No. Zależy od sędziego, tak? Możecie nadać upomnienie, może nadać ci drugie upomnienie, możecie zajebać. Dobra, przygotowałem 6,5, jestem gotowy. Idziemy. Po lewej stronie. Jak po lewej? No, po wszyscy? No. Ci, co są oskarżeni. A dobra, to faktycznie. Fatek. A jestem oskarżony. O, jest ta dupeczka. Ej, fajna jest ryczala! Fajna jest ryczala! Łamane przez SDW, łamane przez BCSO, łamane przez... Połamał mi się plecy. 24. Na pliska. Przez 2024. Oczywiście panowie. Lustan, cicho! Siłkowy, Xander Wayne, oskarżeni. Petro Purker, SSN 9570, Angus Martin, SSN 9583, Grand Elegante, SSN 9578, Bobby Fett, SSN 11328, Leo Angelo, SSN 12525 i Denis Kyta, SSN 9582. Kyta, w to nie mieszaj. Ty, ja jestem Peter Nelson, jak coś. Porwania.
oraz wykorzystywanie zakładników szeryfa BCS-a Ryana Gripsa w gmachu Departamentu Sprawiedliwości. Dobrze, Peterburger nie istnieje już. Porwanie jako zakładnik urzędnika federalnego Johna Fox. Porwanie oraz wykorzystywanie jako zakładnik sędziny federalnej Adrianny Nelson. Doprowadzenie do zapłonu wypożyczonych skuterów w głównym lobby Departamentu Sprawiedliwości, co doprowadziło do eksplozji. Podłożenia na terenie Departamentu Sprawiedliwości wielu ładunków wybuchowych, destrukcji samolotu przy nieudanej próbie, który rozbił się na terenach getta, przypadku rozbicia się o gmach Departamentu Sprawiedliwości, uszkodzenia Departamentu Sprawiedliwości wywołując katastrofę lotniczą z samolotem pasażerskim, w toku negocjacji przeprowadzenia rozmów z LSPD celem wyłudzenia funduszy ugodowych, wielokrotne sugerowanie kolejnych ofiar w cywilach, infrastrukturze miejskiej, jak i federalnej. Jeżeli chodzi o podstawy prawne, wobec oskarżonych stosujemy artykuł 8 podpunkt 4 umyślne wywołanie pożaru, artykuł 8 podpunkt 5 terroryzm, artykuł 10 podpunkt 2 wpływanie na działania funkcjonariuszy i urzędników, artykuł 12 podpunkt 6 wymuszenie, artykuł 12 podpunkt 7 wyłudzenie pieniędzy za pomocą siły, artykuł 12 podpunkt 8 wyłudzenie pieniędzy poprzez zastraszenie i artykuł 15 podpunkt 2 próba wywołania eksplozji materiałów wybuchowych. Jeżeli chodzi o karę wnioskowaną dla oskarżonych, którzy popełnili poważne przestępstwa zagrażające życiu wielu osób oraz naruszeniu bezpieczeństwa publicznego, wnioskujemy o 85 lat, czyli 1020 miesięcy pozbawienia oraz 1 milion kary finansowej dla każdego z oskarżonych. Co? 17 lat mam, kurwa, ty mi kurwa taką fajnie przyjemność? Spokój. Dziękuję pięknie za odczytanie aktu oskarżenia. Czy obrońca chce wygłosić mowę porządkową? Tak, oczywiście, wysoki sędzie. Zapraszam w takim razie obrońcę. Wysoki sąd. Oskarżyciele. Szanowni Państwo, mamy tutaj przed sobą kilku panów, którzy fakt faktem dopuściliście mniejszej bądź większej ilości paragrafów, które zostały wymienione przez oskarżyciela w akcie oskarżenia. Aczkolwiek wydaje mi się, że proces sądowy jednak wykaże prawdę, czyli to, że akty, które zostały wydane tak naprawdę w akcie, proszę... Wróć na miejsce. Proszę ochronę o zabranie oskarżonego. Taki wstyd przynosi, kurwa, jaki to jest wielki. Paragrafy, które zostały użyte w oskarżenia. Myślę, że wiele z nich również nie powinno dotyczyć moich klientów. Dziękuję. Jak to zrobiłeś? Kto to kurwa jest ten Max Show? To nie jest ten dojowiec? Proszę pana o zajęcie miejsca. I Gondo, teraz oficer jedynka. Zacznijmy od pierwszego podstawowego pytania, które powinnam zadać. Czy pan był pierwszy na interwencji, która miała miejsce tutaj na Departamencie Sprawiedliwości? Wydaje mi się, że byłem jako pierwszy, ewentualnie równocześnie z oficerem. Proszę mikrofon. O, mikrofon dali, dobra. Który wtedy był ze mną w patrolu. Okej, dobra. Jakie czynności na wstępie zostały przeprowadzone przez pana czy pana kolegę, patrol partner? Na początek wyznaczyliśmy radio i zaczęliśmy organizować się... Dobra, na razie tam pierdoli głupoty. Mamy sztywną bandę na odbicie? Próbowaliśmy robić rozpoznanie, co się właściwie dzieje, bo panował lekki... Jest. Bierzcie długą, bierzcie wszystko, co się da. Z mojej strony to była próba podjęcia dialogu, z drugiej strony to było mówienie jak do ściany, że tak powiem. Bo generalnie to negocjator... Ja przecież chciałem się dogadać! ...prężył muskuły, prezentował to, co on jest w stanie zrobić. I nie mają dowodu, że RP był prawdziwy. ...na sytuacja w środku odpowiedział wybuchem, który później... Okazało, że był wybuchem spowodowanym zapaleniem skuterów w głównym lobby. Że kolejnych rozmowach bez żadnej prowokacji z naszej strony, w sensie ze strony funkcjonariuszy na miejscu, no po prostu zdetonowali, znaczy spowodowali katastrofę jedną lotniczą, drugą lotniczą już wtedy w gmach departamentu. I no ja miałem bardzo trudno. Jak coś? Trudności, żeby jakoś. To ja miałem tego RPGa. Ale to nie był prawdziwy. To sztuczny był. Mówimy tutaj o wybuchu samolotu.
Ja od razu w takim zasadzie chciałam się odnieść do pierwszego dowodu, którym jest body cam pana Noasho, gdzie widać takowy wybuch, jak i również od razu chciałam się odnieść do dowodu numer 5, a zarazem dokumentu, czyli raportu z wydarzeń lotka, że takowy kradzież samolotu miała miejsce i również wysadzenie go w okolicach Gmach. Widział pan samoloty wlatujące w budynek? Tak, widziałem samolot jeden co najmniej, który wlatywał w budynek Departamentu Sprawiedliwości i słyszałem jeden, który później się okazało, że był samolotem, który wylądował niedaleko departamentu. Rozumiem. Wylądował to dużo powiedziane. Ja mam nadzieję, że oni mają dużo tych świadków, nie? Popierdę, jak my będziemy czekali każdego po kolei to samo, że widział, to chujeć będzie szło przecież. Oskarżeni wlatują, czy tam, no, niszczą samolot, czy to na budynku, czy to niedaleko budynku Departamentu Sprawiedliwości. Czy to prawda? Nie jestem pewien, kto był pilotem, jednakże negocjator czy mój rozmówca wyraźnie sugerował, że za 10, 9, 8, 7 coś się wydarzy i się owszem wydarzyło. I pierwotnie to był wybuch w okolicach getta, a za drugim razem był to konkretnie samolot w gmachu Departamentu Sprawiedliwości. Czy dziecko, które bawiłoby się bronią, która wygląda jak prawdziwa, aczkolwiek jest plastikowa, również zostanie zatrzymane. Nie widzę posłów do sprzeciwu, od nas sprzeciw. Dobry argument, małe dzieci są zawsze argumentem. W sensie... W jaki sposób stwierdzi pan, że broń jest plastikowa na odległość? Ja nie jestem tego w stanie stwierdzić, ponieważ ja nie jestem osobą biegłą, ale tak jak powtarzam, pan powiedział, każdy policjant reaguje w taki sam sposób. Dlatego pragnę się dowiedzieć, czego. Zaznaczyłem też, że bronie plastikowe, zabawki czy inne tego typu akcesoria tylko... są wyraźnie inne od broni, która jest na ostrą amunicję. W związku z powyższym dziecko biegające z nerfem, czyli takim pistoletem na gumowe strzałki, nie jest w tym momencie dla nas zagrożeniem, chyba że trafi nam w oko, ale to jest nieszczęśliwy wypadek i mała szkoda. Generalnie jakaś tam zabawka dziecka. W sytuacji, w której dziecko. Co to moje dzieciak pierdolą? Jest czarnym, co przypomina z kilku metrów metal, jest potencjalnym zagrożeniem. Dodatkowo jest to dość nieodpowiedzialne ze strony rodziców, że dają dziecku takie wątpliwej jakości zabawki. Dobrze, Wysoki Sądzie. Nie mam więcej pytań do świadka. Myślę, że wszystko zostało wyjaśnione. Gdzie jakieś ASG? Widziałem repliki. Dziękuję. Obrońco, proszę zająć miejsce. Masz replikę, kurwa. ASG. Sąd narodzi się w sprawie pytań sędziowskich. Normalnie to nie jest, kurwa, na żadne brakiety, kurwa. Normalnie możesz takie coś kupić. To się da kupić. I mogę śmiało powiedzieć, że to nie była wyrzutnia rakiet, no a słuchajcie, tam mam zdjęcie jest jednak jeszcze niedoświadczonym do końca funkcjonariuszem, nie jest w stanie rozpoznać takiej broni. Był to RPG, można też na to nazwać, inaczej mówiąc, Panzerfaust, bo to jest niemiecka produkcja. I to analizując te nagrania z bodycamów, jestem w stanie stwierdzić, że to była prawdziwa broń. I to nie była zabawka. To jest na pewno pewne i dlatego też funkcjonariusze się ze mną kontaktowali cały czas podczas trwającej akcji na departamencie. To za moją Niemcy, zgodą, kurwa, zaatakowali czarny na miasto. I no w sumie teraz bym mógł odpowiedzieć na parę pytań, jeżeli trzeba, nie? Bo chciałem to dorzucić tutaj do sprawy, że no a nie wiedział, co to było do końca, nie? Tak, najbardziej dziękujemy. Proszę oskarżyciela o zadawanie pytań. Oczywiście, jak już ta kwestia została uzupełniona, to mam jedno pytanie. Czy oskarżeni, które znajdują się na wie oskarżonych, są dla pana, są panu znani? Tak, jesteśmy gwiazdami, no kurwa, ciężko nas ktoś nie znał. Bardzo dużo przestępstw w mieście robią. Dobra, a to my. Właśnie, czy kiedyś pan złapał ich na przestępstwa, które można rzec gdzieś tam blisko wagi takiej jak w dniu dzisiejszym, czyli terroryzm? Kurczę, chwila, muszę sobie przypomnieć. Kurczę, dobrze wiecie, że wiele było takich sytuacji. Konkretnej nie przytoczę a propos takiego terroryzmu, ale na przykład mogę z ubiegłych dni przedstawić jedną dość ważną. Po konwoju została nam uprowadzone auto Centurion Słotowski, bardzo dobrze wyposażony. No i kilka z obywateli, którzy nawet stoją tutaj za ławą oskarżonych, czyli to są ich koledzy, uczestniczyli w tej akcji i no dobrze się bawili jeżdżąc tym po mieście.
i nie wiem, czy też terroryzowali wtedy tym autem innych obywateli, lecz możemy się oczywiście domyślać, że pewnie tak. Tylko tak? Policję. To jest kurwa nie związane ze sprawą, do chuja. Ja, wysoki kurwa sędzia, jest. Pierdolenie o szopenie! Najeżdżaliśmy bezdomnych, ale to robimy każdym autem. Szanowni oskarżeni, to nie jest rozmowa o muzyce klasycznej, żeby powoływać Chopina. Proszę się zachować godnie do sądu i zapraszam obrońcę do Zapraszamy. No właśnie, ja patam. Ale... I upominam świadka. Ja przepraszam, panie sędzio. Kultury, kurwa, wieśniaku! I upominam oskarżonego. RPGa, nie ma tego RPGa, tego RPGa ja mam, kurwa. Nie ma żadnego dowodu, że jest prawdziwa, kurwa, ta prawdziwa rakieta. Mówi ten, co leży na ławie, no nie. No. Mówi ta, co ledwo stoi na dwóch nogach, nieźle. Czy obrońca ma jakieś pytania do świadka? Tak, jedno. No to zapraszam. Dzień dobry. Guten Tag. A propos, że tak powiem, skradzionego pojazdu, czy jest pan w stanie potwierdzić, że ciągle po niemiecku wyrzutnik rakiet pochodzi z owego pojazdu, który został skradziony? Nie, ponieważ ta broń jest ewidentnie no, bronią wykorzystywana przez różnych rebeliantów w różnych miejscach na świecie. Nie jest to broń policyjna. My takie owej nie używamy. Dobrze. Nie mam więcej pytań. Dziękuję. Dziękuję. Proszę świadka o pozostanie na miejscu. Sąd narodzi się w sprawie pytań sędziowskich. A, okej, okay, dobra. Kordena też zatrzymają za RPG-a? Co on pierdoli za głupoty? To nie był RPG. No już, Johnny! Raz, próba mikrofonu. Raz. Głośniej. Ale moje pytanie brzmi, czy ta broń została zabezpieczona przez funkcjonariuszy policji? Właściwie trzeba było to przeanalizować, ale mi się wydaje, że nie. Podczas tej akcji, że ona gdzieś mówiłem po drodze została schowana. Ja ją mam w czwórku ją mam. W sumie nie wiemy, trzeba by było przepytać funkcjonariuszy. Oczywiście, że jej nie macie, bo mam ją dalej w domu! O, i słyszał pan. No właśnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękujemy świadkowi, świadek może zająć swoje. Jest to replika grabnika RPG-7 z wykonania ze stali i tworzywa sztucznego. Mówię. To nie ma nic wspólnego z prawdziwą rakietą. Ja z tym chodzę wizualnie. Ja powiedziałem, że to nie jest miotacz, kurwa, rakiet. Do głupoty pierdoli! Proszę, spokój na sali. Oto kto ma dłuższego, będziecie się kłócić później. I zapraszam oskarżenie o powołanie kolejnego świadka. Mike. To tyle z waszej strony? Mike. Idź i mów, że jesteśmy wspaniałymi ludźmi i że jesteśmy kondensatorami ASG. Kurwa mać. I weź zacznij coś gadać o ziole. Losowe rzeczy pierdol, spokojnie. Panie adwokacie. Ostatni raz zadaję pytanie. Czy macie jakieś świadków? Sekundkę. Raz. I co? No i to tyle w temacie. I co? W takim razie zapraszam oskarżenie do powołania pierwszego oskarżonego, którego chcecie. No przecież stoję, kurde. Mike. A tu Mike! Zielony chuj. Weź mnie. Czy ja przepraszam, czy by tutaj ktoś puścił jakiś gaz usypiający i wszyscy po prostu... Halo! Uszy mają pozatykane, głowę ciągnęli. Proszę państwa, oskarżenie. Jakiegoś oskarżonego chcecie przepytać, przesłuchać? Myślę, że po kolei możemy pana Petera Nelsona. Po kolei, pan Peter Nelson. Zapraszam pana Petera Nelsona do mojej prawej, o, tutaj kurwa, na miejsce. Halo! No słuchaj. My mamy świadka! Mike! Mike O'Kelly! No to co adwokat nie mówi, że macie świadka, oskarżony sam musi podejść? A to do pana mówił, a nie do mnie. To do mnie trzeba powiedzieć, ja muszę wiedzieć, prawda? Nie pan. Cześć. Dobrze, zapraszam w takim razie świadka. Na zajęcie miejsca po mojej prawicy. Adwokata proszę o przekazanie mu mikrofonu. To jest 21. Zajmuje się łowieniem ryb i ASG. ASG to jest moja pasja. A jak się pan nazywa? Michael Kelly. Dobrze, w takim razie, panie Michael Kelly, czy chce pan skorzystać z prawa do swobodnej wypowiedzi, czy woli pan odpowiadać na pytania? No, swobodna wypowiedź. Swobodna wypowiedź, no to proszę kurwa. Bardzo. A więc tak, to wszystko, co usłyszałem i te wszystkie oskarżenia, to normalnie mnie głowa boli. Ten człowiek przede mną i mężczyźni, którzy siedzą po prawo, zostali pomówieni. Żadne ataki terrorystyczne nie miały miejsca i ci ludzie nigdy nie posiadali takich rzeczy. My z chłopakami od 10 lat jesteśmy koneserami ASG. Jeździmy strzelać się karabinami ASG.
to byłoby niedorzeczne oskarżać tych ludzi o to, że wysadzili doj. Przepraszam bardzo, czy tu gdzie stoimy to było miejsce, tak? Ataku terrorystycznego. Zgadza się, panie sędzio? Tak, zgadza się jak najbardziej. To czemu my tu stoimy? I czemu ta rozprawa się odbywa? Bo przeżyliśmy, proszę pana. A czy budynek też przeżył? Czy budynek ma jakąś ochronę? Warstwę? To wszystko to jest... Jak powiedzieć tak, jak się nazywa oskarżający? No, oskarżający, oskarżyciel. Oskarżyciel na 100% to wymyślił. Ci ludzie są Bogu ducha winni. Oni by muchy nie skrzywdzili. Ręczę za nich. Rękę bym se dał uciąć. Czy wziąłby pan na siebie winę w przypadku prowadzenia winy? Winy bym nie wziął, ale znam ich na tyle, że wiem, że ci ludzie nigdy by nie dopuścili się do takiego czynu. Rozumiem. Jeszcze jedno, panie sędzio. Tak, oczywiście, proszę kontynuować jak najbardziej. Ci ludzie to są poważni ludzie. I zarabiamy duże pieniądze. I tyle mam do powiedzenia. Gratuluję, dziękuję. Proszę obrońcę o zadawanie pytań. Poproszę pytania. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, co pan robił dnia 29 maja w godzinach około 20:00-20:15. O co chodzi? Wygrzewałem się na Seszelach. Rozumiem, czyli nie wiem. I popalałem marihuanę. Z moim bratem Kodim. Co on pisze? Graliśmy w koszykówkę. Shoutout Cody. Rozumiem, czyli nie wie nic pan na temat wybuchu jakiegokolwiek. Czy to eksplozji, która miała miejsce w Departamencie Sprawiedliwości? Proszę? No chuja wie go, chyba album był tego dnia. Temat. Czy nie, nie, ja słyszałem, eksplozji. Ja wróciłem po wakacjach i powiem tak, usłyszałem, że doszło do jakiejś eksplozji. No ale szanujmy się, jakby tu doszło do eksplozji, to byśmy tu aktualnie nie stali i ta sprawa by się nie odbywała, tak? Dobrze mówię akurat. Rozumiem. Brak więcej pytań do świadka. Doszkona, dziękuję. Czy oskarżyciel ma jakieś pytania do świadka? Oczywiście. No oczywiście, no to zapraszam. Tak o, no witam panią Lucynę. Pani Lucyna mi wisi na telefony, wydrych i radio. Pytanie. Zgadza się. Pan siebie. Ile pan ma lat? 21. Biorę. Wysoki sądzie, wnioskuję o oddalenie świadka w związku z tym, że nawet nie wie dokładnie ile ma lat. Uważam, że jest niekompetentną osobą, żeby znajdowała się na sali rozpraw i wypowiadała. Nie wiesz o tym w ogóle, ale ja mam, zaraz zobaczysz. No rzeczywiście, 24 w tym roku. Pan łowił ryb. Ja wysoki sądzie od razu chciałabym się odnieść do dokumentu numer 3 w dowodach, gdzie mam wyliczone koszty remontu i naprawy gmachu departamentu. Dzwonek mi dzwoni, poczekajcie! Nie, no proszę, ochronę. Sprawdzenie, skąd dochodzi ten dźwięk. On jest coś, telefon mi dzwoni! Telefon mi dzwoni! Czy mamy ochronę na tej rozprawie, czy nie? Co tu się odpierdala? Dobrze, proszę o kontynuowanie. Tak, tak jak wspomniałam o wniosku do dowodu, kurwa, gdzie mamy informacje o remoncie. I ostatnie w sumie pytanie. Czy pan znajdował się w budynku gmachu Departamentu Sprawiedliwości? Pani kochana, tamtego dnia? W dniu, pani chodzi w dniu tego wszystkiego. Godziny 20:15, zgadza się. No nie ma szans, no mówię pani, na wakacjach byłem. Pytań. Dziękuję bardzo. Na wakacjach byłem. Dziękuję. No to co, coś złego, że na wakacjach byłem? Przepraszam bardzo, no to co to ma proszę się, proszę się nie denerwować, każdy ma prawo do wakacji, przecież oczywiście, że tak. No przecież. No proszę, że tak. No. Sąd naradzi to się w sprawie pytań do świadka, proszę oczekiwać na miejscu. Jesteśmy z tobą! Siemano, siemano! Prawy sektor widzę dopinguje doskonale. Proszę pana o położenie prawej dłoni na znajdującej się przed panem konstytucji. Lat 24, 60 aut. Peter Nelson, przepraszam. No właśnie, już miałem pana tutaj wywalać, że to nie pan miał tutaj być. Nie, Peter Nelson. Jestem no, oczywiście, tak. Synem tutaj Tomiego Nelsona, tata mi zawsze kopyta daje ze zbrojowni policyjnej, dlatego też był zawieszony, ale to nie jest temat na tą rozprawę. No, dokładnie tak. Pan się powie, czy pan się pan zajmuje i o. No, ogólnie to jestem fanem koneserem ASG i szybkich aut drogich.
I hustlerem jestem, wyzyskuję ludzi. Rozumiem, oczywiście, że tak. Czy chce pan skorzystać z prawa do swobodnej wypowiedzi, czy będzie pan odpowiadał na pytania? Na pytania, bo ja nawet nie wiem, po co ja tu jestem, bo jestem niewinny. Oczywiście, że tak. W takim razie zapraszam obronę do zadawania pytań, do świadka, do oskarżonego, przepraszam. Dobrze. Panie Nelson, proszę mi powiedzieć, co robi pan 29 maja o godzinie 20.15? Oglądałem Johna Wicka bodajże. Dwójkę, no. Bo tam w jedynce gdzie było tak, że na początku w domu, bo to było tak na początku w jedynce, że tam John Wick jedzie tym swoim takim Mustangiem, podjeżdża na stację i tam podjeżdżają tacy Rusy i oni mówią, że o, ale fajna fura, nie? A on mówi, no moja, a to moja. W jedynce było. No to w jedynce było i on mówi, ile za nią, za tą co? A on mówi, że nie na sprzedaż. A on mówi, no to jest na sprzedaż, coś tam, wszystko jest na sprzedaż, dziwko. I on chodzi o to po rusku, a on znał akurat ruski. I kurde mol. I ten, oni przyjechali mu na chatę, zabili mu psa. Proszę prawy sektor o niepodpowiadanie, bo zaraz zabiorę pieniądze z państwa drużyny. Sorry. No. I tego. I potem John Wick, tam jak już się to udało, to pojechał na wakacje do Turcji, spotkał jakiegoś kurwa wieśniaka Polaka, co z telefonem chodził i go skopał. I ten Polak tylko mówił, why you push? I płakał tam. A to nie wiem. Taki film widziałem. Rozumiem. Czy wiadomo panu coś w sprawie wybuchów na terenie Departamentu Sprawiedliwości, w którym się obecnie znajduje? No właśnie, słyszałem coś, ale przecież gdyby tu był wybuch, to by nie było, nie? Nie byłoby doju, cholera jasna. Rozumiem. Nic pan na ten temat nie wie. W takim razie proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, do której godziny znajdował się pan w swoim mieszkaniu? Cały dzień, tak, całą noc. Okej, okay, rozumiem. Czyli był pan, że tak powiem, spędzał pan dzień swobodny w domu. Dobrze, wysoki sądzie. Na ten moment brak jakichkolwiek pytań do oskarżonego. Doskonale, panie obrońco, dziękuję. Czy oskarżenie ma pytanie do oskarżonego? Oczywiście. Doskonale, zapraszam. Panie Peterze, czy pan tego dnia nie trafił do więzienia? Mówimy o 29 maja. Po konwoju. Trafił pan, czy pan nie trafił? Trudno się trafiło. No. Pomidor, pomóc? Nie pamiętam, bo ja mam straszne problemy z pamięcią. Ja panu przypomnę, został pan zatrzymany ogólnie po tych atakach terrorystycznych. A, pamiętam, trafił, jechałem do ślepu po gumy i mnie policja zatrzymała. Mm-hmm. I mi powiedziała. Został pan zatrzymany, został pan skazany za wszystko oprócz dzisiejszych artykułów. Tak, pan był w tamtym dniu, prawda? Na Departamencie Sprawiedliwości? Nie, pamiętam. Nie był pan. Nie pamiętam, strasznie całą pamięć odzięła. Dobrze, to ja, wysoki sądzie, od razu tutaj chciałabym dowód bodycama, w którym trwają negocjacje z panem Peterem Nelsonem. Później trzeci bodycam, w którym pan Juan Pablo Pisiquela był na hostage situation na Bean Machine i po tym całym pościgu pan Peter Nelson został dostarczony do celi, gdzie trafił do więzienia Boeing, skazany za wszystkie zarzuty oprócz tych dzisiejszych. Dobrze, pan mi powie w takim razie, ilu kolegów z panem było? Morda! O, dziękuję za pomoc. Jak najbardziej. Sorry. No, cisza Lucy, kurwa, tam. Do Lucy to było. Lucy przedam pierdolę. Nie, morda, kurwa. A więc, na mieście od jakiegoś czasu 50 zł. Dochodzi do tego, że ktoś się pode mnie podszywa. Na celach też spotkałem tego sobowtóra. Dzisiaj, żeby tego było mało, spotkałem mojego sobowtóra, jak wziął samolot i wpierdolił się w komendę. Jakieś dowody pan ma, które mogą tutaj zostać dostarczone? A nie, jednak nie, jednak tego nie widziałem. Nie. Chyba nie. Pojebało mi się w ogóle z innym dniem. Nie mówimy, dobra, okej, okay. Jakieś dowody? No nie mam. Brak, okej, okay. No dobra. To teraz, wykonywał pan podczas negocjacji na Departamencie Sprawiedliwości telefon do pana Juana Pablo Pisiquela? Pytanie na prowadzące. Bądź z powrotem. Dobrze.
To w takim przepraszam, razie... obrońcy, pytanie nawet nie padło, więc trochę ciężko się do niego sprzeciwić. Jakby pani mogła zadać padło. Pytanie i wtedy wyzwałem sprzeciwu. Czy podczas negocjacji wykonywał pan telefon do kogoś? 29 w trakcie trwania negocjacji na gmachu. Sprzeciw? Pytanie wziął inaczej, aczkolwiek sprzeciw był, że pytanie jest sugerujące. Nie potrafię z telefonu. Nie widzę po co oddalam. Nie potrafię z telefonu. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Nie potrafię z telefonu korzystać, tak? Nie. Dobra, okej. Okay. Czy otrzymał pan jakiś przelew od kogokolwiek po godzinie 20, 29 maja na swoje konto bankowe? Jeżeli była to niedziela, to możliwe, że senior Bansa, bo mi haracz płacą. Dobrze, Wysoki Sądzie, chciałbym się odnieść do jednego z dowodów, w którym mamy informację o transakcji. 150 tysięcy... A chuj mnie te pieniądze, senior Bansa obchodzą. ...wpłynął na konto Petera Nelsona od departamentu LSP. Nie sprawdził pan takiej gotówki? Dlaczego taka gotówka wpłynęła? Nie wiem, a może pani zweryfikuje sobie, ile mam posiadłości, ile mam samochodów, ile mam wszystkiego? Takie grosze, ja nie widzę po prostu różnic, jak mi wpływają pieniądze na konto, no. Okej, rozumiem. W takim razie ja tak naprawdę z mojej strony, Wysoki Sędzio, więcej pytań nie mam. Wiemy, jak było wtedy. Dobrze, dziękuję. Proszę o oskarżenie o zajęcie miejsca. Proszę świadka jeszcze pozostanie. Skąd Sędziowski na razie w sprawie pytań. Dobrze. Wspomniał pan, że panu się dni, że tak powiem, cytując, pierdolą. Często się to panu dzieje? Tak, z tymi dniami mam, tak jak my to nazywamy z kolegami syndrom żony Nelsona. Mhm. Że się codziennie pierdolą. On się najebał ostatnio. Czyli to u pana regularnie. A od wypadku, od momentu wypadku, gdzie David Snow próbował mnie zamordować, cholera. Mam problemy, mam niedowład rąk. Czasami trasę równowagę. Błędnik mam. Ja też mam błędnik, proszę pana. Ale ja mam problemy z błędnikiem. A, rozumiem. Do tego HCV. Daj trochę. Siekliznę. I się muszę szczepić. I nie trzymam moczu. Wściekliznę, bo Ukrainie są gryz. No rozumiem. Dużo wieprzowiny pan spożywa? Ja tylko serniczek i kawę na senior bouncie, na bean maszynie. No rozumiem. Dobrze, dziękuję oskarżonemu. Oskarżony może zająć miejsce. Odkładam mikrofon. Proszę odłożyć mikrofon. Przy okazji obluj tego gościa. I zapraszam kolejnego oskarżonego, pana Angusa Martina. O! Jestem chemikiem, tworzę pierwiastek o uranium. Często przychodzę sobie na skłoty, przypinki mielowskie. Raczej się mefedronem z wyjdziemnymi i w sumie to tyle. O, to dobrawda. Dobrze, panie, no tam. Angus Martin. No, tam. Czy chce pan skorzystać z prawa do swobodnej wypowiedzi, czy będzie pan odpowiadał na pytania? Pytania. Pytania, oczywiście zapraszam obrony do zadania pytań do świadka, no a tam. Witam. Czy wiadomo panu coś w sprawie ataku na Departament Sprawiedliwości? Nie. Nie wiem w ogóle, czemu jestem oskarżony. Rozumiem. Obrócił, czyli co robił pan tak naprawdę 20.05.2024 roku? Nie, no tak się składa, że parę osób i tutaj już taki młyn, ja się bardzo często stresuję, stresuję zjad i... No powiem ci tak... Cio, bo gada! Mhm. Czyli był po prostu pisać samochód, a pamięta pan jaki to był samochód? Cymbalista ode mnie odejść. Pamięta pan jaki to był samochód? Ale ty jaki samochód? Chciał pan przepisać? Zompietami. Tak, jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłeś? Cicho! Czyli tak naprawdę twierdzi pan, że był pan na departamencie, ale nic nie wie w sprawie wybuchu. No nie, no przecież kurwa stoimy na tej sali, to wszystko z picuś elegancko, co tu jest rozjebane, no nic. Hmm. Rozum. Dobrze. Brak pytań do świadka. Tu je to powie, że deszcz.
Bo ja nie dostałem się od starych. Wyprowadzić do momentu, kiedy będzie wezwany. To ma to robię gen! Myśli, że zostaje starych! Czy oskarżenie? Oj, żumal, tu geje! Tak, znajdą się jakieś. Chodź, koleniasto, chodź. Znalezienia i zadania. Witam, panie Angu. Długo pan się interesuje SG? Tak, całe życie. Jak wygląda kwestia z adapterami do magów typu Battle Axe? To ja się nie będę tobie płucował, kurczę, to interesuje, bo ja ci powiem, bo ja ci odpowiem. Ty, Lucy, podciwi ciebie. Dobra, to teraz sytuacja. Był pan w 29 po 20 na dojeździe? Byłem. Okej, okay, był pan w celu? Tak. W jakim celu? Pójdzie to lepiej, czy możesz. Czy miał pan broń palną wtedy w rękach? Miałem. ASG, nie palną, ale ten. Był pan napastnikiem? Napadu, zamachu na doj? Jest pan wierzący. Kurwa, ludzie, co to są do oskarżenia? No, jest pasywem. Jaki napastnik? Ja wiem, że to jest. A jest pan wierzący? Powinnam skarżyć tylko zachowanie elementarnej kultury. No właśnie, garni się tam z tyłu. Chcę tylko oczywiście napomknąć, że są badania, które udowadniają to, że 7 osób na świecie wygląda identycznie tak jak ja. Ale czy z ciebie też nie pytał nikogo opinii, bo ja mówię, jakie są badania. Nie, to jest dobry argument. To jest dobry argument, no. Chuj dobry. Czyli uważa pan dalej, bo pan nie ma. Ma za dowody. A pan siedział w więzieniu? A ty się nie odzywaj. No siedziałem. Tak, pan siedział? Cicho. Nie wiem, dużo jest tych wyroków. Pomeraniec. Za chyba posiadanie broni. No spróbuj go dotknąć, to cię rozjebie. Czy pan był jednym z napastników, który parował funkcjonariuszy w tunelach metra tamtego dnia w końcu godziny 22:30? Tak, zgadza się. Żeby wymienić resztę oskarżonych, którzy się tutaj znajdują. Nie, jednego. Jednego, którego? Nie wiem, no było ich 6, no 1-6. Wy macie teraz rozprawę w GTA, a ja mam jutro za handel. Co to kurwa jest? Albercico z 06, kurwa. Proszę, świadczenie poznania miejscu, sąd narodzi się z parę pytań. Jasne, dziękuję sobie. A. No, brodę sobie obrółeś. Tak. Doskonale, pan powie, jak się pan nazywa, ile ma pan lat, czym się pan zajmuje? No ja jestem truciak, jestem charakterny chłopak z zasadami, jestem również synem oraz dostawcy pizzy, listonosza albo pana. To prawda, to prawda. Się po skłotach z żulami nawet. A lat, ile pan ma? Bliżej nieokreślone, jestem z domu dziecka. Powiedział, że jestem kurwy. Dziwcie, że tu coś na doju wybuchło, jak Ada to jest kurwa taka seksbomba, że to nie da się przejść bez spojrzenia się, tak? Real. No, nawet się ze mną zgadza sędzia, więc myślę, że chyba wszyscy jesteśmy tutaj zgodni, tak? Dobrze, a w takim razie proszę mi powiedzieć, czy w tym dniu był pan w Departamencie Sprawiedliwości? Mogłem gdzieś się przewinąć, bo dojowcy też, to też ludzie, też walą kamyk, ja rzucam kamykiem, no jest jak jest, tak? Rozumiem. A czy w godzinach... No, nie rozpruję się, jestem sportowy, ten charakterny chłopak z zasadami. Dobrze, rozumiem. W takim razie proszę powiedzieć, czy w godzinie 20:15, a między godziną 24:00, czyli 00:00, był pan na departamencie. Proszę sobie przypomnieć. Jak sięgam pamięcią... Co to, kurwa, mechanicy są chyba czerwone. W sumie to nie wiem, bo mam amnezję od 5 lat przez jaranie amnezja Hejza cały czas. Proszę tam ochronę. Weź go opu, jak pójdzie. Na prawym sektorze. Dziękuję. I proszę nie zapierdalać po wszystko oskarżonych, bo nic nie powiedzą. Ja to dziękuję, lubię. Proszę kontynuować. Lucy, idź na prawo i mnie po pysku bij, proszę. Jaki guzik on ma, kurwa, ty kurwa. No Andrzejek, no. Kukolcie jebany, ja bym cały by ciebie zrobił, ty kurwa. Ja pierdolę, dziwko byś moją był, kurwa. Dziwko byś moją był. Ja bym cię spotkał, kurwa, ty. Dobra, możemy kontynuować, myślę. Tak, właśnie, bym też chciał prosić o kontynuowanie tutaj zeznań. Bo co tam? No, jestem zakłóty, no to kurwa, weź mi. Dobra, rozkłód. To pan położy czoło na konstytucji. No to mnie rozkuj, no jak mam... Jak ja nie mam jak pana rozumieć, że... Połóż czoło, połóż czoło. Połóż czoło. Bobby, połóż czoło. Ja pierdolę. Czoło? Czoło. To jest upokarzające, nie. Czoło pan ma. Nie, odkuj mnie.
No dobra, powiedz, że chuja no, kładziesz na tą konstytucję. Chuj mam tą konstytucję, ty. Jebać się. Nie zazdroszczysz, musi boleć. Ale pan czoło położ na konstytucji, no, powtarz ze mną. No. Przysięgam mówić prawdę. Co? Przysięgam mówić prawdę. Jeszcze raz. Pan prawdę przysięga mówić. Robić to ja, nie mnie. Dobra, fajnie, a prawdę pan przysięga mówić. No prawdę mówię, no. No, bo jestem, bo nazywam się Bobby Fett. I jestem prawdopodobnie oskarżonym. Wydaje się wam, że to jest rozprawa sądowa. Wydaje się wam, że przyszliście tutaj, żeby zobaczyć nasz osąd. Ale nie. Przyszliście to w innym celu. Przyszliście tutaj tak naprawdę w biznesplanie. Coś o Gierasie, coś będzie o Gierasie. Tak się składa, że ja właśnie przedstawię wam biznesplan. Słuchajcie, jest kurwa dosyć gruba sprawa. Kupiłem ostatnio Marlboro Goldy. Mam jeszcze 14 ślugów w paczce. Biorę. Mam jeszcze 14 ślugów w paczce. Ja blisko granicy mieszkam. Możemy to pierdolić w Niemczech. Na głowę zysku 3 złote. Nie wiem, kto wchodzi. Ja biorę wszystko, a ty za to zeznajesz. Dobra, no to na kogo mam zeznać? Na... Zeznawaj! Dobra, słuchajcie. Sprawa wyglądała tak. Rzeczywiście był zamach. Nie oszukujmy się, był zamach i to duży. Można powiedzieć, że zginęli ludzie. Można powiedzieć, że naprawdę prawie doszło do tragedii. Wszystkie media o tym pisali. Ale o tym? O tym zbrodniarzu pisali? Czekaj, chwila. O tym pisali, tak? O tym zbrodniarzu pisali. Ale czekaj. A jak on to zrobił? On to zrobił. Z predytacją. Z perwersją. Z zimną krwią. Jak to zrobił? To co? Nikt o tym nie mówi. Nikt nie. Sajgo dalej kurwa chodzi se. Na wolności. Wy jesteście pojebani? Ludzie. Gdzie wy się zatradziliście? O co wam chodzi? Dopóki Saigon żyje, obiecuję wam, nigdy nie przestanę oddychać. Te wszystkie... Znam rozwiązanie zagadki, panie Saigon. Te wszystkie dzieci przystały, ale ja nie. Tyle. Zeznaj, debilu! A no dobra, a co chcesz wyjaśnić w ogóle? Wszystko. No ale o czym w ogóle gadam? Czemu w ogóle to ja tu jestem? Dobra, to obrona, może pytania w takim razie. Dawaj, Lucy, podejdź. Chodź, petardo jebiesz. Obrona to jestem ja. A, dobra. Twój obrońca. Dzień dobry. Pano. Masz im powiedzieć, co pan robił dnia 29 maja? Nie wiem. Kurwa. No chyba piłem, ale nie jestem pewien. Czy był pan w tym dniu w Machu Departamentu Sprawiedliwości? A gdzie to jest? Tutaj, gdzie aktualnie się znajdujemy. To jest ten budynek. A to ja tu pierwszy raz jestem akurat. Aha. No, dobra, tak jak pod ty gdzie byłeś, 29? No. W domu. No, pocuj się. Jak w domu, a z kim byłeś w domu? Proszę pana. To jest nieistotne, z kim byłem w domu. Zadajesz mi pytania. Istotne jest dobra, pana odpowiedzi. Nie wiem, czy wiesz, dziewczynko, ale samoloty zwykle to nie jadą, nie? Bardziej ale lecą. Pan powiedział, że on prowadzi. A co prowadzi? A ty będziesz kowała? Samolot prowadzi. Samolot. Mogę cię przelecieć, też. Po rozprawie. Dobrze, czy oskarżenie ma jakieś pytania? Ale kurwa, ostatnio... Są także nie ma pytań. Czekaj, ostatnio na drinku taka cwana byłaś, tyle pytań zadawałaś, co tam z Julką, czego tam kurwa nie robimy i w ogóle teraz to. Teraz będziesz przed ochrona, sądem, kurwa. Nie, to jest Luda przed sądem? Chodź za chwilę. Jeszcze to tysięcy kary porządkowy. No kurwa to kurwa robi ty. Ja tu. Na ciebie też. To mi wszystko wiadomo. Nic nie wiadomo. Doskonale. Powiedz pan nazywa, ile ma pan lat, czego pan Ali. Wyjmuje. Ali,
Kita 27 i gram per P. Jaki zjeb. Ja też, ja też. Nie, no ja jaki to jestem. Jest debil. Ja to kurwa głupka puściłem. Z moją, nie, no z moją dziewczyną. Nie, no jaki to jest odpowiedź. Kurwa debil. Odpowiedź na pytania. Odpowiedź na pytania, Bruno, zapraszam do zadania pytań. No i będzie kurwa pan, jak chuj, jaki to jest debil. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosiłbym, aby pan sobie przypomniał, co robił pan dnia 29.05 o godzinie 20.15. Nie pamiętam, to było tydzień temu. Bez kiltu, kurwa, ty. Jak ja nie pamiętam, co ja wczoraj robiłem, co robiłem tydzień temu. No, dać pan był, kurwa, tydzień temu. Czy dzień 25, może przypomni pan sobie, był pan w gmachu Departamentu Sprawiedliwości? Nie, nigdy w życiu. Nie uczęszczam do tego lokalu, ponieważ... ludzie, którzy tu pracują, to jest po prostu jakaś hańba i wstyd mi za te kurwy, bo z nimi nie da się nigdy nic w życiu załatwić. Tylko zwlekają mi za każdym razem, co jedyne co potrafią Skaju, zrobić, daj giftów. Jedynie policję i tak dalej, a ja z takimi ludźmi się nie zadaję. No, Adrianna mnie na rucha nie zaprasza, nie? Czy 29 bądź 30 został pan zatrzymany przez którąkolwiek jednostkę policji? W plecach. Pada na przykład Peteranerska, nie miała takich oznaczeń, więc od razu bym tutaj odeszła od tematu. Elo? Tak samo jeżeli mówimy o ASG, którymi interesowali się oskarżeni. Broń ASG w naszym stanie również jest traktowana, jeżeli jest wykorzystana do jakiegokolwiek przestępstwa, jako broń najwyższego ryzyka. Ja w dniu dzisiejszym wnioskuję, w dalszym ciągu zostaję przy wniosku kary dla każdego z tych oskarżonych. DOI, jak i również inne instytucje, które na co dzień są bardzo mocno zagrożone, nie mogą tracić w takiej sytuacji na samej konstrukcji, czy na ludziach, którzy pracują w tych instytucjach. Dziękuję bardzo, Wysoki Sądzie. Weź się na operację, kurwa, masz takie zwisy, że to jest chuj, kurwa, weź się. Tak, oczywiście, Wysoki Sądzie. No proszę bardzo. O kurwa, ale pow. Lota, Bob. Ej, Nie, wracam. Wracam. Siemano. Window. No dobra. O kurwa. Patrzcie. A co ty robisz? Jak to robisz? Bo. Zamknięte? Na pewno któreś będzie otwarte. Nie pierdol, że oni tak dadzą uciec. Uwaga. Wejścia nikt nie pilnuje. Kurwa, zamknięte. No i cały chuj. Nie da się stąd uciec. Dobra, wracamy na finał. Finał. Proszę, tak. Jebać cię, kurwo! Ty, kurwo! To drewna, kurwa! Kurwa, uciekaj! Jazda! Melunek! No uciekaj! Meluś! Dobra, chodźcie, czekamy na wyrok. Trzymamy się wszyscy tak jak staliśmy, z gangsterskim znakiem, tak wszyscy teraz czekamy. Nie mi to oceniać, nie? O kurwa! Wracaj tu! Wracać tu, wieśniaki! O, szybujcie w ogóle! Do syna! Chcesz być syna? Lucyna, chcesz być syna, kurwa ty! Rzajcie lika! Ale fajna ci psiaty. Ej, dupcie, to ty masz! A ci peszkę masz? Bo nie tak to miało być. To teściowa? Witam szanownych państwa. Co ja bym dał, żeby mnie kurwa zeptała? Na ogłoszeniu wyroku. Po pierwsze dziękuję za komentarz a propos mojej dupci, doceniam. Kontynuując. Sąd po zapoznaniu się z aktem oskarżenia, zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami oraz zeznaniami świadków oraz oskarżonych, podjął decyzję w sprawie 015 łamane na DV, łamane na DOJ, łamane na 2024. Podjął decyzję, jak następuje. Uznaje wszystkich oskarżonych w zakresie paragrafu 8.4
umyślne wywołanie pożaru winnymi. W zakresie paragrafu 8.5 terroryzm uznaje oskarżonych winnymi. W zakresie paragrafu 10.2 wpływanie na działania funkcjonariuszy publicznych i urzędników uznaje oskarżonych winnymi. W zakresie paragrafu 12.6 wymuszenie uznaje oskarżonych niewinnymi. W zakresie paragrafu 12.7 uznaje oskarżonych wyłudzenie pieniędzy za pomocą siły za winnych. W zakresie paragrafu 12.8 uznaje oskarżonych za niewinnych. W zakresie paragrafu 15.2 uznaje oskarżonych za winnych. Sąd zasądza, co następuje. W stosunku do wszystkich oskarżonych. Dawaj, dawaj! 35 lat pozbawienia wolności, czyli 420 miesięcy. Okej. Okay. Po 350 tysięcy dolarów amerykańskich od każdego z oskarżonych. Oraz 1,5 miliona dolarów amerykańskich od oskarżonego pana robi, Petera Nelsona. Kuja nam to robi. Ile? Wiesz, ile Piotrek ma aut? 1,5 baję. Dodatkowo, wszyscy oskarżeni najpóźniej do dnia 10 czerwca zobowiązani są do wyczyszczenia całej sali sądowej za pomocą szczoteczki i pasty do zębów. Ty chyba z chuja spadłeś. Jaki frajer. A dodatkowo pan Bobby Fett jest zobowiązany w ciągu 30 dni, najpóźniej do 2 lipca, odbyć 4 sesje z psychiatrą, który będzie wyznaczony przez IMS. Nadzorcą wykonania tego wyroku mianuje pana Xandera Wayna. To z tym frajerem mam kurwa ten? Coś robisz? Dziękuję wszystkim za dzisiejszą rozprawę. Wy frajerze, poruchamy się trochę. Nie macie. Ciebie tu się nikt kurwa nie boi. Dobra, chytam cię prawa, lewa. Nie jest źle. Dobra, chłopaki, robota czeka. Ja już plecak mam, żeby jechać. Do widzenia. O, kurwa. Nie, teraz się nikt nie otwiera. Ktoś zdaje mnie. Czemu ja? Czemu ja? I nie wychodzi. Odpój mnie. Jak kogoś macie zachodnego, to podaj. Ja byłem wrobiony. Nie wrobiłem. Co by jest? Czemu ja? Nie wie podejdź tu. Ja ci dobrze, kurwa, podejdźcie. Siwy, robalewa. Co jest? Co jest? No chyba cię pojebało dziwko. Jest tak moc. Co tu się stało? Co tu? Oni mi tak pchali? No bo to nie był Brink, bo Brink byłby inny. Nie wytepało w pizdu. No weź mnie, debilu! Dawaj, 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 wsiadaj, no, wsiadaj. Jestem. Weź tam, idź do przodu. Idzie do was za trzy. Nie ma. Jakieś strzały. Dobra. Morda, co tu się dzieje? Co się stało? A napierdala. Znaczy tak sobie zasłonić, że mógł was zasłonić. Nie, no, a co zasłonić, podaj. Kurwa? Podaj się co zasłonić? No, podaj się już w śmieciu. A ci liścia zaraz wykurwiam. Zatkaj już, pizdą cię. Zamknij ten ryjusz, kurwa! Czemu? No i nadal siedzę na górze. O nie, trzeba się ruszyć, trzeba się ruszyć. Pas góra. Stacji pa. Góra. Co oni robią, nie. Kurwa? Co wy odpierdalali? Co wy, jakie zjemy? Kurwa jest. Patrz. Chyba leży. Jeszcze jeden w tym jest. Jeszcze jeden. Leży rozjebany. Da. Na postrzeli naszych. Jazda z kurwami!
No, teraz. Powodzenia. Raz, dwa, trzy. Dobra, patrzcie, w które krzaki biegną. Jest globus, jest globus. Przy krzakach, tutaj pod nami, przy krzakach! Kurwa. Jak idiota. Patrz. Ja pierdolę! To trzeba do starcia, no. Powodzenie, nie? Nie, no, najebał, najebał! Globus, za tobą, za tobą! Dawaj, dawaj, dawaj globus! Dawaj globus! Dobrze, dawaj, dawaj! Oj, próbujemy globusa! Nie! Spokojnie, spokojnie! Obiega ci! Obiega ci! Prawo, obiega lewo, 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 lewo! Chyba globus leży. Nie, 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 nie jest tam nie, za kamieniem, za kamieniem po prawej. Za kamieniem, za kamieniem, za kamieniem, za kamieniem. Dostał w plecy, leży, leży, leży! Globus, wyciągaj nas! Globus, wytryguj nas, wyciągaj! Wyciągaj nas! Strzają ciebie, strzają! Z góry! Zawóz tu w bieżarce. Oje psa z wytrychu. Ta pewnie jest zamknięte. No to niech ojebie psa z wytrychu. No! No ale weź. Czekaj. Weź na wyciąg dublo. Oho. Oho. Chyba w pizdę, tak mi się wydaje. O, tutaj dwóch. Dobra, wsiaków zostało czterech. Zjadę pod. Zjadę pod. On jest sam, on jest tutaj sam, zostało czterech! Tam jest, tam jest, zostało tam czterech, jest, on tu został sam! Schował się pod wiadukt, wysiada, 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 wysiadkę robi! Biegnie do was od strony więzienia! Nie! Nawraca! Teraz. Poczekam. Więzienie znowu, więzienie, nawraca, Jutul. Kręci się przy krzaku pod więziarką. Jeszcze tylko no, tydzień. Czysto to można wyjebać, no. Jeszcze tylko tydzień. Ja pierdolę. Nie, dobra. Tylko tydzień. Duda, nie wkurwiam, bo nie wiem, dzisiaj nie ma humoru. To nawet nie jest cały tydzień, nie? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Piątek, sobota, wolne i w końcu niedziela. No nic, trzeba jakiś podkop, kurwa, w więzieniu zrobić i uciec. Kurwa, dynamit to w jedną noc, kurwa. Przemył naczyń 1500. Kurwa, no o to chodzi. My nie chcieliśmy lądować, bo już też były takie te. Mówimy tak, jak dostaniecie, to lądujemy i też strzelamy. Denis. Chodź, to już podsiane. To mi jest za tobą. Minus 1 850 000. A już ci wystawił Deutsch? No tak, no. A Deutsch już wystawił karę dla Petera Nelson. Dla wszystkich. Dla nas też. Finansówkę wystawili, a wyrok. Nie, to jest sami chuj, ile chłopaki, to jest? A wam też wystawili te po 350 koła? Ta. Ej, bo tutaj kurwa Boba Marleya tego nie ma. Bo... Czekaj, ja se przelewam z powrotem, ja wyjebane, o! Wbijaj do mark na gierki, bo... I kolejną karę dostałem! Jak kolejną? Tam wszyscy są. Ty właśnie, ty, Nelson. Jeszcze pytaj, ty słuchaj, ja będę miał sprawę do ciebie później. Nelson. Dobra, księdze mi się tak zmęczył. Ja już go słuchać nie mogę. No i teraz fajnie moje wyroki grupowe? Czemu oni z tego nie korzystają, kurwa, do chuja? No to debile są. No powiem ci tak, nie? A przecież my robienie porządków jest ja, pierdol. Ile dostaliście? Zwyjdź już, wypierdalaj już! Nie chcemy z tobą już gadać! Idź se stąd! Za 400 kanic nie zrobisz nawet tuningu? A wypierdolicie teraz. Prawda akurat. Jak tu klaksony są po 60 koła. No i tam napad chyba na jubilera 1 200 000 chyba się wyciąga z niego. Ale jak na TikToku ten gość, patrz! Kurwa, jeszcze raz nie tak. Że on jedzie i... Kurwa! Zajeb w cystę. Krótki ile ci została? W roku? Pa, tak. Z czego?
A nie, bo on jechał nie pod prąd. A ja jedę pod prąd, zobacz. Czego Denis mi zostało? Do miesięcy. Ze stuwa. Patrz. Dawaj na pierwszej osobie. Poczuj się. Co, teraz przejść z Five City jak to online? Tak, dobędziemy tak. Przez miesiąc napierdalać te wszystkie hejsty. Kita 4-0 Five City. I ale zrobiłbym sobie jakiś napad, kurwa, w tym online. Tylko jakiś ten najnowszy. Piotr. Siema, Piotrek. Cześć, Ali. Jesteś trzeźwy już? No tak, już tak. Jak ja słyszę, że ty z jakąś babą jesteś, to pewnie dalej klejesz. Będziesz się zamknie, mordę. Nie. Ej, na mieście. Dobra. Z kim jesteś teraz na mieście? Co? Z kim jesteś na mieście? Aś... Peczką. Ono jest obok dalej? Do cipunia. No tak, no jest cipunia. No. Fajna cipeczka? Fajna cipeczka, nie? Ale ten... to, który kurwa admin kurwa do mnie napisał, bo ten... Jak konwój mieliśmy, to jakiś admin napisał, że albo się uspokoisz, albo na perma wypierdolisz, nie? To napisał, nie widziałem od kogo to poszło, ale to wiesz, tą czarną wiadomość od administratora. A no to tam i pokażesz koleżankę? Podejrzewam, że Jakub, kurwa, to? Pokażesz koleżankę? No, pokaż się. Wystarczy, co będzie matką? Na rance jest, co no. Jeszcze nie będzie, jak się postaramy, to będzie, ale... A dasz mi dzisiaj pod ogon? Dzisiaj dam ci ten... opcjonalny.